Jeżeli mamy jakikolwiek problem ze spłatą, jakąś zadyszkę w budżecie domowym, to przede wszystkim nie możemy tego problemu chować pod dywan. Tego to się samo nie rozwiąże i pierwsze co ja zawsze doradzam, to zadzwonić, skontaktować się z opiekunem klienta, doradcą, konsultantem, ktokolwiek to jest po tej drugiej stronie, tej czy firmy pożyczkowej, czy banku, skontaktować się z tą osobą, powiedzieć, jaki jest problem, zobaczyć jakie są możliwe rozwiązania, czyli żeby firma od razu wiedziała, że jest u nas jakiś problem. No i zajrzeć jeszcze do naszej umowy, bo bardzo często rozwiązania jest napisane w którymś z paragrafów, tylko my o tym nie pamiętamy. Czyli na przykład mamy jakieś wakacje kredytowe, jakiś okres, gdzie możemy zawiesić spłatę rat i to jest ten dobry moment, żeby odzyskać tę kondycję finansową. Najgorsze, co może być, to że w ogóle nie odbieramy telefonów, udajemy, że nie dostaliśmy żadnych maili, przypomnień i tak naprawdę wtedy instytucja widzi, że jest problem no i może wtedy zadziałać już według swojej ścieżki. No, każda firma też ma swoją. Najpierw są oczywiście przypomnienia, mogą wystąpić jakieś monity, które które dodatkowo wtedy będą jeszcze płatne, no i dużo firm ma też swoje działy w indykacji, czyli to są te pierwsze, e, pierwsze działy, które się z nami skontaktują bezpośrednio. No Jeśli tam nie ma kontaktu, to zaczyna być niebezpieczeństwo, że my już nigdy nie spłacimy tej pożyczki, i wtedy mogą się zacząć problemy, że czy zostaniemy zgłoszeni jako e, dłużnicy, którzy nie oddają swoich zobowiązań, czy też po prostu umowa zostanie nam wypowiedziana. I tutaj to jest moment, do którego nie możemy absolutnie doprowadzić. Zdecydowanie wcześniej trzeba się skontaktować, że mamy jakikolwiek problem. każdej firmie, Zależy na tym, że jeśli pożycza nam pieniądze, to chce, żebyśmy te pieniądze oddali. Więc musimy przekonać firmę, że jest w jej interesie, żeby w tym momencie nam, powiedzmy, trochę ulżyć czy rozpisać troszkę inaczej tę pożyczkę. Może czasami zmniejszyć wysokość raty, ale wydłużyć okres spłaty. E, oczywiście każdy kredyt, każda pożyczka jest zupełnie inna i trzeba to indywidualnie negocjować. Ale dobre umotywowanie takiego wniosku może często uratować sytuację, zanim jest za późno, zanim ta umowa faktycznie zbliża się do jej wypowiedzenia.